Gdzie się najlepiej schować? No najlepiej pod tunel. Chociaż tu nie pada, gdyż folia zabezpiecza nas. Natomiast dalej jest zimno. Noce są bardzo zimne. Temperatura dzisiejszej nocy, mamy koniec maja, była około 3 stopni, a wczorajsza noc jeszcze zimniejsza, niecałe 2 stopnie. Tu mam cały czas pomiar w każdym tunelu temperatury. W tej chwili południe, czy po południu, proszę zobaczyć. Temperatura 13 stopni. No na szczęście wilgotność tylko 60, ale czasem rano jak przychodzę tutaj do tunelu 80% albo i więcej. No ta mniejsza wilgotność wynika chyba stąd, że tutaj drzwi tunelu są otwarte cały czas, tak żeby po prostu się wietrzyło. No niestety tylko te jedne, tamtych z tyłu już nie otwieram, ale gdy będzie gorąco, również je otworzę, a również te okienka z boku. No chciałbym, żeby wreszcie nastała taka temperatura, żeby można je otwierać. U mnie te pomidory rosną już tu trzeci tydzień właściwie, ale słabo rosną, bo jest właśnie zimno i czekamy na lepsze temperatury. Praktycznie od wysadzenia tu jeszcze nie było żadnych zabiegów pielęgnacyjnych poza podlaniem po wysadzeniu jednym i później jeszcze jedno takie podlanie, z tym, że podlanie jest, tak jak tu widzicie u mnie, poprzez nawadnianie kropelkowe. Jak wykonać takie nawadnianie, zapraszam do mojego filmu, link w górze. Świetnie zdaję to egzamin i prosto to można wykonać. Jeszcze może zwrócę uwagę na te konstrukcje. Te konstrukcje oczywiście są tymczasowe, niedługo będą pomidory wiązane, ale jeszcze są zapowiedziane zimne dni, więc na tych konstrukcjach tutaj rozwijam agrowłókninę grubą, białą, żeby osłonić. To jest najlepsza metoda osłony przed zimnymi temperaturami, przed chłodem, praktycznie nawet przed przymrozkami, a niestety takie tu u nas jeszcze mogą się zdarzyć. Także jak już miną te zimne noce, to zostanie, te konstrukcje zostaną wyrzucone. A jakby ktoś chciał zobaczyć film na ten temat, to zapraszam do mojego filmu właśnie na temat tych temperatur, jak wyglądają one bez osłon i pod osłonami. Zapraszam do filmu, link w górze. No wiadomo, że te temperatury nie są dobre do wzrostu, do rozwoju tych roślin ciepłolubnych. Lepiej, żeby noce były dużo cieplejsze, powyżej 10 stopni, no ale niestety takich nocy praktycznie jeszcze tutaj nie było, więc tegoroczna właśnie wiosna jest bardzo trudna dla tych naszych roślin. Choć rosną w miarę jakości, to się rozwijają i kiedyś pokażę właśnie film, jak je pielęgnować. Praktycznie tu żadnych zabiegów jeszcze pielęgnacyjnych nie wykonywałem, ani obrywania wilków, ani innych, oprócz podlewania oczywiście. Pomidorki zaczynają lekko niektóre odmiany kwitnąć. To jest pierwsza odmiana, która zaczyna kwitnąć. Jest to pomidor warszawski malinowy. Najszybciej kwitnie, chociaż wszystkie były sadzone i siane i sadzone w jednym czasie. A o tych pierwszych zabiegach pielęgnacyjnych, wszystkich, jakie powinniśmy wykonywać w takim okresie, zapraszam do filmu mojego, link w górze. Pierwsze zabiegi pielęgnacyjne po wysadzeniu pomidorów. Jeśli chodzi o odmiany tych moich pomidorów, no jest ich cała masa. Tu na przykład cały rząd, to głównie pomidory koktajlowe, oczywiście różne odmiany, ale a tu to duże, małe, różne, średnie, malinowe i inne.
W zasadzie większość pomidorów jest prowadzona u mnie na jeden pęd. Proszę zobaczyć, tu już no, aż się prosi, żeby zacząć obrywać wilki, które zaczynają rosnąć. Chociaż tu na przykład mamy takiego pomidora, który od początku rośnie na dwa pędy, ale jest tu przy wejściu blisko, więc ma więcej miejsca i będę go prowadził na dwa pędy. Natomiast inne wszystkie będę prowadził na jeden pęd. Przy tej odległości 0,5 metra w zasadzie prowadzenie na więcej niż dwa, niż na jeden pęd, no czasami na te dwa pędy, bardzo zagęszcza nam wietrzenie tunelu i nie jest zbyt korzystne, więc aby uniknąć właśnie jakiejś za dużej wilgoci wewnątrz czy rozwoju jakichś chorób, to jeden pęd jest najlepszy w tym prowadzeniu. Oczywiście jeszcze zapylanie, wiadomo, zapylanie też, jak jest jeden pęd, to jest łatwiejszy przewiew pomiędzy roślinami wiatru i no, przy tych dwóch wejściach będzie to bardzo łatwe. Otwarcie dwóch wejść powoduje, że przy dniach słonecznych, wiecznych te pomidory będą wszystkie się poruszały i będą się samoczynnie zapylały. Tymczasem kończymy tą relację dzisiejszą. Dziękuję za oglądanie tego filmu ze mną. Zapraszam do oglądania kolejnych lub poprzednich moich filmów, gdzie praktycznie masa różnych informacji się znajduje z uprawy, praktycznie z każdego etapu uprawy pomidorów. Proszę tych, którzy nie zasubskrybowali, o takie subskrypcje, o łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych filmach.